jest dopiero potęga! Cześć! Jak mi powiedziałeś, że masz coś, co było niezastąpione w terenie w tamtym okresie, wiesz co, myślałem nad jakimiś innymi pojazdami. Ale to jest strzał w dziesiątkę. Radziecki Kras. Radziecki Kras produkowany na Ukrainie. Także już nie, no kiedyś radziecki, bo to powojenna produkcja jest. Zaraz po II wojnie światowej Stalin powiedział, że chce mieć dużą, dobrą ciężarówkę. Zużycie paliwa, wiadomo, 100 na 100. Nie jest to ekonomiczny, chociaż w instrukcji jest napisane, że to jest silnik ekonomiczny, silnik diesla. Tak w instrukcji jest napisane. Tak. Używany jest, wiesz, w lasach, w jakichś tajgach, nie tajgach i to no, wszędzie, to nawet pływa. Poczekaj, otworzę machę. O! No nie wpadnij do cylindra, no. Jaka to jest potęga? V8, ile ona miała pojemności? To jest niecałe 14,860 bodajże, tak dokładnie. 15 litrów pojemności. 15, tak. Ile on miał koni? 240. On ma, bo to jest nowy samochód prawie. Nawet nie wiem, gdzie jest świeca żarowa, ale przy minus 15-20 kręci od strzała normalnie, wiesz, bez podgrzewania. No i to jest fenomenalne, że jest to ciężarówka, która była, i tutaj doskonale potem widać, tak naprawdę drewniana. Dobry stolarz był, to robił. Może z designem jakoś, nie ten. Wszystko zresztą pod sufitka drewniana, skrzynki pod fotelami. No dobra, powiedz mi, jesteśmy w stanie się nim przejechać? No oczywiście. Prowadzisz? A mogę? Nauczysz oczywiście, mnie? Oczywiście, to jedynka. To jest jedno z moich największych marzeń, prowadzić Krasa. Tego największego. Usiadam, zapraszam. Wchodzenie na pierwsze piętro nie jest łatwe. No dobra, co tu jest do czego? To jest ogrzewanie postojowe, tak zwane Webasto. Aha. Uruchamiamy świecę. Kontrolka, tutaj jest ten kwadracik. Dotykasz sobie kciukiem, jak trzymasz, jak się zacznie parzyć. To znaczy, że możesz jest okay. Uruchamiać. Czyli świeca jest nagrzana. Spirala z drutu oporowego, tak? No to co? Próbujemy? No i chodź. Chodzi! Nie podgrzewamy, bo nie trzeba, jest ciepło. Na lato jest oczywiście air condition. Najlepsza klimatyzacja na świecie. Nie, nie. Dobra, jedyna. Jest genialny. Potęga, nie?